My na najbliższym skrzyżowaniu po ruchu kierowanym będziemy zawracali. Zmieniamy pas ruchu. Poczekamy, aż przejedzie i będzie pusty pas. Dobrze. Zajmujemy pas przy osi jezdni do skrętu w lewo, wyznaczone strzałki. Pracuje kierunkowskaz. Czyli na... My mamy zawrócić. Patrzymy na znaki poziome i patrzymy na znaki pionowe. Znaki pionowe nas w tej chwili nie dotyczą, tak? Bo mamy sygnalizację świetną, jeśli chodzi o pierwszeństwo. Ponadto mamy znak nakaz jazdy w ruchu okrężnym. Ale stosujemy się również do znaków poziomych. Pamiętamy o tym, że nie możemy przejeżdżać linii ciągłych, podwójnych ciągłych, dwójka. My zawracamy. Robimy to najkrótszą możliwą drogą przy lewym krawężniku. Mamy czerwone światła, czyli zatrzymujemy się i oczekujemy. To jest skrzyżowanie z sygnalizacją wielofazową. Sygnalizatory ustawione są na łukach, czyli będziemy musieli... Jedziemy. Dobrze. Tutaj mamy widoczną ciągłą linię, więc nie będziemy tam wjeżdżali, tylko zachowujemy się. Jesteśmy na wewnętrznym pasie ruchu. Nie przekraczamy ciągłych linii. Po przejechaniu sygnalizatora, mamy w tej chwili włączony lewy kierunkowskaz, tak? Po przejechaniu sygnalizatora przełączymy kierunkowskaz na prawy, bo będziemy zjeżdżali z ronda i mamy obowiązek sygnalizowania zjazdu z ronda. Tu proszę zwrócić uwagę, będziemy zjeżdżali wewnętrznym pasem. Jeden przepis mówi o tym, że nie można zjeżdżać wewnętrznym pasem ze skrzyżowania o ruchu okrężnym, ale tu wyznaczone mamy pasy ruchu, więc pojazd znajdujący się po prawej stronie nie może kontynuować jazdy i przecinać nam drogi, tylko musi zjechać obok nas, czyli po prawej stronie. Prawy kierunkowskaz i zjeżdżamy swoim pasem ruchu, mamy wyznaczone i dopiero tutaj będziemy szukali właściwego miejsca do zmiany pasa ruchu na prawo. Zrobiliśmy to bezpiecznie, wyłączamy kierunkowskaz. Ważnym jest, aby widzieć, co się dzieje na skrzyżowaniu, jakie są znakowane skrzyżowanie i na co sobie możemy pozwolić.